jestem. Dobra, to zaczynamy! Dobra, takie mamy cele. Okej, okay, wszystko jasne. Dobra, moi widzowie, tak long story okay. short, o co chodzi w gierce, to jest planszóweczka przełożona naprawdę sobie. Z gierki. O, wybieram postać, gameplay no jest dosyć spokojniejszy, więc będziemy mogli sobie gawędzić, moi drodzy. No, natomiast... Jest dobra, ostatnio grałem. Ostatnio grałem w ogóle solo, bo problem jest taki, że jak gram z wami, to trafiam zawsze na losowanie postaci jako ostatni i nie mogę sobie postaci powybierać. A skoro wziąłeś teraz? Ja teraz wziąłem królika. Tak? Królik jest bardzo specyficzny, on działa dobrze w ciemności. No, on jest świetny. O kurde, ciężki wybór, bo... No, astrobiolożkę chyba, klasykę. Sprzątacza też bardzo lubię. Astrobiolożka jest o tyle fajna, że ona może sobie ten... Ona ma fajnego... Ona może sobie tunelować masę wiedzy i z tego dostać... Tak, bardzo dużo może ten... Dużo obrażenia może dostać, jak dobrze... Jak dużo wiedzy sobie nabije, to bardzo dużo może dostać obrażenia duże. To jest świetne. Sprzedawca fotowoltaiki jako kartę? No. To musiał być coś takiego ten. Dobra, zaczynasz chyba w ogóle, jako ten. Ja zaczynam jako królik, dobra. No dobra, no to zaczynamy zabawę. Zobaczmy, jak tam jest kwestia światła. I generalnie, jeszcze tak powiem, widzowie... Ja mam dalej czarny ekran, ale zaraz może się załaduje. Dobra, gdzie by tu pójść? Zaraz może się załaduje, jak nie, to zrobimy wszystkiego reloada. Dobra, git jest. Git jest? No kozak. Tak. Właśnie, jak ja mam kartę. Generalnie w tej grze, okay. każdy mamy swoje misje. W moim przypadku to jest ta albo ta. W sensie zależnie od tego, jaką decyzję podejmiemy. Natomiast okay. co do zasady, podrzucę to i... musimy wykonać tę misję i potem uciec z tej bazy. Tak to. W dużym skrócie. No i to jest baza pełna obcych. I tutaj jakby ruszanie się i działanie działa o, poszczególnymi spoko, prawami. Spoko, nie ma problemu. Są obcy. Taka planszówka trochę. To bardzo się mocno opiera na planszówce. Łatwe masz. No wiem, bo chyba tego weźmiemy. A tu jest śluz, jest CSSA. Chyba tego weźmiemy. No, czy bawimy się w aktywną żadną wiedzy? Które misje bierzemy? Misje widzowie, bo jesteście mądrzy. Czy chwilę sobie nie mówimy celi? No nie musimy sobie mówić. Znaczy nie celi, tylko tych, zakończenia. Plan awaryjny. Myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby komuś mówić. No, za wcześnie. Ale warto strzekować. Gramy generalnie... Nie ma zasady. Nie zdradzamy. Co do zasady, jeśli ktoś chce lecieć w chuje i zdradzać, to może to zrobić. Chodzi o to, widzowie, że nie robimy full copa. Czyli robimy po prostu, jeśli ktoś chce współpracować, to może współpracować. Jeśli ktoś chce udawać, że może współpracować, to może udawać, że chce współpracować. Generalnie zasada jest taka, że wiecie, no każdy ma swój cel, którego nie zdradza. Może kłamać, może powiedzieć prawdę, wiecie o co chodzi. Na tym to polega. No a Jakubałko, jak ty grałeś ostatnio solo, to chyba pro jesteś, co nie? Wiesz co? Tak porównywałem, ile punktów mam najebane. Jestem 21 w rankingu. To ile ty grałeś solo? Wiesz co, nie, granie solo wyglądało tak, że sobie po prostu grałem jeszcze ze znajomym jednym. Mhm. O, jaki farciarz! Ładnie. I grałem z tym moim znajomym z 5-6 godzin chyba. Mhm. Jeszcze solo tam z 2-3 godzinki. I sobie wiem, co przeszukaj się sobie w ogóle dobre miejsce, żebyś spasował. Przeszukaj sobie ten, skrzynkę. Wiem, co chcę. Że CSS z tym? Ja pitole. No już no bez CS... na nas, szybciutko. Tak, ale patrz w ogóle CSS w tym, w... No tak, w ujściu. W waziku. No. Znowu mam to. Ostatnio też tak miałem. Xenobiologist. Właśnie i teraz mam mocną kminę. Dobra, idę do ciebie, Karlsson. Taki wydaje się porządny człowiek ogólnie. Więc idę tylko ci... Tylko nie hałasuj. Spoko loko. Nie mogę hałasować, bo wchodzę do ciebie, byczku. Jak król, kurwa. No ta. No, jak król do ciebie przyszedłem, byczku. Co my tu mamy? Może to faktycznie? Igrowanie... No, albo to, dobra, niech będzie. W sumie wydaje mi się, że nie mam trudnego zadania kooperacyjnego, ale zastanawiam się jeszcze, czego wybrać. Czy może lepiej wybrać te bardziej brutalne. Jak myślicie, widzowie? Aha. Zabij Karigodę, prosto. Prosta. Prosta. Nie, no bo zastanawiam się właśnie. No mam mocny dylemat. Pomyślę, czy być bardzo okej, czy być średnio okej. Zastanowię się. Trójeczka. Wenty, nie ma problemu ogólnie.
O, na niebezpieczeństwo. Ajaja, jak nabałaganiłeś, byczku, coś ty zrobił. Co to za burdel? Czemu tak zrobiłeś? O co chodzi? Nie chcesz zginąć, chujtek? Nie. Życie ci niemiłe? System chodzenia, nie chcesz, żebyśmy mieli. No właśnie zauważyłem, że nie chcesz systemu chodzenia. Bardzo mi się to nie podoba, chujtek. No, bardzo nie fajnie się zachowujesz. Chyba weźmiemy brutalne, one będzie takie... Nie będzie takie łatwe wbrew pozorom, bo może się nie udać, bo może przeżyć, jak dobrze mu pójdzie, ale będzie takie... satysfakcjonujące, wiecie o co chodzi, co nie? Dobra, odjeżdżam. W ogóle tak to gdzieś... A, to jest to. Do końca, nie... To ignorowanie efektów, do końca bieżącej rundy, efekty nie będą na ciebie wpływać. Ignorowanie efektów, ciemności, użycie kości przewagi. Ignorowanie... Do końca bieżącej rundy, ciemności nie będą na ciebie wpływać. Fajne. Cześć, jak... A, dobra, czułem. Kości przewagi. No, co robisz? Panie Kari, co nie? Możesz tu spasować, byczku. Zawsze. Mogę, ale tu jest pewien problem. Tu jest jasno przede wszystkim. Jak zejdziesz po schodach, to będziesz miał taką sytuację, że będziesz w ciemności. Zawsze wtedy masz minusowe boosty do ciemności. Możesz też pójść do dwójeczki oczywiście, ale musisz bezpieczny ruch na twoim miejscu bym zrobił, bo jest duże ryzyko, że... No, że wiesz jak będzie. Będzie głośno, co nie? A nie wiem, czy tego byś chciał, byczku. Oj, nie wiem. Co my... O, gabinet chirurgiczny. Karicone. No. Ładnie. Ale że on tutaj tak na tarmosi, na głośno, ten Karicone. Strasznie na głośno natarmosiłeś, co nie? No co, normalnie wszedłem. No nie, no, pełen chill. Pełna chillerka. Pełna kulturka. Dobra, ja se pasuję. Pasujemy se widzowie, bo już nie ma co dalej iść i generalnie w światełku sobie wychillujemy. Ja będę leciał, trzymaj się. Blady, wiesz czemu twój kanon nie zje hamburgera? Co? O nie, zestrolowany. He doesn't know. Nie, nie mam pojęcia. Bo nie żyje. Bo nie żyje. Chyba jestem za głupi, nie kumam. A, dobra, okej, okay, załapałem. Okej, załapałem. Nie, no co wy gadacie, mój kanał świetnie się trzyma. A teraz jak zruszę ostro z serią Bloody Shoty, to ja czuję murowany sukces i generalnie, no, biznes się będzie kręcił. No, dobra. To się fajnie klika, taki krótki kontencik. No. Ja teraz będę szedł viral mocno. Osobiście, tak? Z gamingu. No. Ty myślałem, że to jesteś gaming Jakubałkę. No ja gamingowy jestem, ale ja ogólnie jeszcze wiesz, w lecie to ja za burzami zapierdalam i z tego też robię fajny koncept. A, ty jesteś tym słynnym łowcą burzów? Tak, dokładnie. A. Jak ci idzie z tym łowieniem burz? W tym roku jeden wyjazd miałem, ale obecnie czekam na coś konkretniejszego, może znowu do Niemiec się jebnę na jeden dzień. A zapalić burzę w słoik? A właśnie, łapiecie burzę w słoik, czy jak to robicie? No normalnie, chłopie, idziemy nad jezioro i wędką łowimy. A, to w Niemczech lepsze burze niż w Polsce, tak? Tak? Sugeruje, że w Polsce są chujowe burze, czy o co chodzi? Nie, bo zależy od warunków. Wiesz, no... Lepiej jest łowić w wielu miejscach, w wielu krajach, niż tylko ograniczyć się do jednego, to jest pierwsza rzecz. Nie, na pewno chillerka. Łowca burzów, dokładnie. Ale jak właśnie, jak to wygląda, że co, że jedziesz po prostu z ekipą w teren i... I patrzycie tak, na burzy? Tak, dzień... Czekaj. Nastąpi faza wydarzeń. Jeden lub dwa dni przed incydentem burzowym, jakimś grubszym, patrzymy na warunki, robimy własne prognozy, oceniamy, gdzie będą najlepsze warunki do obserwacji. I potem w dzień incydentu jedziemy na miejsce, gdzie chcemy je obserwować. Jak coś do mnie możesz pójść bez rzutu, Karicone, pamiętaj. I co, na miejsce, one... Ale co obserwujecie? Obserwujecie po prostu tą burzę, czy jak jest? Jakby? Obserwujemy, czasami wjeżdżamy bezpośrednio w rdzeń tej burzy, robimy jej zdjęcia ogólnie. Ciekawe. W tamtym roku za burzami ponad 6000 km zrobiłem ogólnie autem. Oho. No dobra, najdalej... ale co robicie? Zdjęcia? W sensie co tam badania jakieś tak, robicie? Czy? Głównie zdjęcia to jest, no wiesz, no głównie robimy tam pod fotki, jeździmy. No.
część z tych fot potem używam, na przykład ja jeżdżę z wykładami jeszcze po jakichś tam szkołach albo po jakichś tam, wiesz, eventach i robię też wykłady o burzach i o bezpieczeństwie burzowym. Tak, kurde. Czyli edukacyjnie tak, ja edukacyjnie się jeszcze udzielam, a same te wszystkie... No, mów. A same te wszystkie burze też, wiesz, jak są jakieś zniszczenia, to je raportujemy, że na przykład, nie wiem, burza spowodowała przerwanie linii energetycznych, zniszczyła drzewostan, albo nie wiem, grad był, trąba powietrzna, silny wiatr, opady, jakieś zalania itp. To my to wszystko wrzucamy do jakiejś, do sieci, do bazy danych europejskiej, takiej ogólnie zjawisk niebezpiecznych, atmosferycznych. I potem na przykład te raporty wielkości gradu itp. są wykorzystywane w modelach regresyjnych. No dobra, a powiedz mi, jak ty prowadzisz, ale jakie... Mów. No dokończ, dokończ. Model regresyjny, czyli masz przykładowo, wiesz, dane warunki na dany dzień i przypisujesz do tego na przykład, nie wiem, grad o rozmiarach 4 cm, wylicza ci średnie i używane to jest w badaniach naukowych i potem się na bazie tego prognozuje grad automatycznie. A miałeś grad w wielkości 4 cm? Największy grad, jaki miałem, ja ogólnie nie wierzę w rdzenie burzowe, bo jednak wjeżdżanie w takie coś to jest pojebaństwo dla mnie totalne w niektórych przypadkach. Największy grad, jaki widziałem na własne oczy, to było chyba 3,5 cm. Nieźle. I to nawet nie łowiłem wtedy. Największy, jaki miałem na łowach, to miał 1,5 cm najwyżej. Nieźle. Dobra, tak, no ale dobra, prowadzisz wykłady. No i o czym prowadzisz te wykłady z burzą? Ogólnie o burzach. Opowiadam o tym, co się robi podczas łowienia burz, jak zachować bezpieczeństwo podczas burz. Jak zachować bezpieczeństwo? Co się robi? W samochodzie chyba jest bezpiecznie, co nie? Tak słyszałem, bo w samochodzie, tak, w samochodzie masz izolację. Tak, masz klatkę, w samochód działa klatka Faraday, ale jeżeli jesteś na przykład w terenie, to na przykład pod drzewami się nie staje, no jest tak, to niebezpieczna, to takie podstawy napięcie właśnie krokowe, tak. No. Jest masa po prostu takich jakby rzeczy, o których się nie wie. Ciekawostka, wiecie, że telefon nie przyciąga wyładowań atmosferycznych? Nie przyciąga? Nie przyciąga. A to było powiedzieć, a właśnie, bo to też słyszało się kiedyś, że przyciąga właśnie, że telefon jest taki... Tak, ale to ludzie po prostu stwierdzili, że no, elektroniczne to musi przyciągać i metalowe to już w ogóle. No, tak było, to było. Czyli to jest fake, tak? To jest fake. Znaczy, dopóki nie wyciągniesz telefonu w górę i nie będziesz wtedy najwyższym punktem w terenie, to jest bezpiecznie. Ciekawe. Ale właśnie, jak się jest w łysym polu, jest to chyba kucnąć chyba trzeba, co nie? Tak, żeby być... Tak, najlepiej kucnąć, tak żeby tak żeby stopy były złączone ze sobą, bo wtedy nie działa napięcie krokowe. Ciekawe. Ja będę w ogóle prowadził o tym wykład na Pyrkonie, więc bardzo, bardzo zapraszam. Spoko, bardzo serdecznie. Spoko, ogólnie. Ja cię kręcę, widzicie? Widzowie, ja znam tutaj słynnego łowcę burzów. Słynnego jak chłopaka. Jak chcesz, to można się ugadać, można połowić kiedyś, jakbyś był zainteresowany. Nie ma problemu, nagram od tego odcinek teraz, będzie taki Patecki odcinek. Zrobił film z tym. Tak, no zrobiłbym. Tak. Zrobiłbym film właśnie. Zrobił i to nawet zrobił z... Ale co, z wami robił? Gościem... Nie, z moim znajomym zrobił. Z Piotrem Szusterem. A tam w MGW pracuje chyba teraz. Ten Piotrek ode mnie. Kurde, znamy. Grubo. A to tak Patecki robił? O, to fajnie. Tak, Patecki robił. No to kurde, no to nie, no to też będę musiał oni robić. Oni wtedy chyba jeszcze trafili tak, że łowili akurat najlepszą komórkę burzową w 2022 nie, roku. Nie, no widzowie, to musimy, to podwalamy ten content i normalnie... Jak coś możesz do mnie dojść bez rzutu też, Karicon. I normalnie podwalamy content i też robimy burzowy content. Co wy na to, widzowie? To będzie mój nowy content. A właśnie, a mówiłeś tam o nowym kontencie. Co chcesz robić na YouTubie, jak mówisz już o nowym kontencie? No ogólnie... O burzach? Tak, o burzach i plus jeszcze obijam się po konwentach. No to dlaczego by nie robić jakichś relacji albo nie wiem, jakichś rzeczy, które po prostu robię sobie prywatnie. To żeby po prostu nie wrzucać, bo to też jest ciekawe, co robię. Spoko. Fajny, no fajny jakby... Masz jakiś koncept. Taki lifestyle Iron, nie? Tak, no fajnie, jak masz jakiś koncept, no... Wkrótce wiesz, ja też ogarniam, teraz generalnie trochę będę kombinował, wiesz, bawił się contentem, co nie, żeby no, urozmaicać. Warto poeksperymentować na wielu polach. Więc myślę, że czemu nie. Fajna sprawa, więc jak najbardziej. Bardzo fajna. Jak najbardziej kumam. Wybierasz w lewo, czy w bok, czy... Trochę nie wiem. Jak łowcy Tornata, ale wersja light ktoś napisał. Tak, tak, to prawda. Ktoś napisał, że wersja light. Jeszcze raz powtórz, Kali, co nie? Idziesz w bok tutaj, czy w dół? Chyba w dół pójdę, wiesz? A ty gdzie idziesz? No ja sobie tutaj pozwiedzam, co jest chyba po prawej. Po prawej? Chcesz wiedzieć, co jest? A co jest po prawej? Archiwum. O kurwa, pierdzielisz. Nie, nie kłamię.
No i... Kurde, to solidnie. No i no, ej, ale w sumie, no dobra, to idę. To wchodzę. Tylko, że kurde, wiesz jaki będzie problem? Że jak tam wejdziemy, Karitsonie, to no zrobimy dużo, jeden szep, tak? Będzie rzut na szepty i tam się ktoś pojawi. Będziemy górze na dole... Może lepiej tu... Ile masz jeszcze kart, Karitsonie? Jedno, ale jak pójdziesz ty i przejdziesz się na drugą stronę, to ja nie będę musiał tam wchodzić. No ale właśnie to może lepiej, żebyśmy tu zostali, żebyśmy potem mogli tam wejść i tam wtedy nie będzie szeptów żadnych. Wiesz o co chodzi? A skąd wiesz, że zniknął? No a skąd wiesz, że się pojawią? Dobra, zresztą wchodzę. niech będzie, Karitson. Problemy. Niech będzie, wejdę. No fajnie jakby się nie pojawił. Będzie. No albo, ale nie będzie ciszy. No ale dobra, jest tutaj w sumie. No nie ma, mogło być dużo gorzej. No chodzi o to, że fajnie byłoby skorzystać z tego archiwum, a ja będę musiał teraz spasować, więc. Co, nazwij odcinek jestem łowcą burzów? No tak nazwę odcinek właśnie. Nie kradnij te jajko! Swojej. Nie! Co ty robisz? Czemu ty kradniesz te jaja, potwora? Muszę. Nie, no normalnie, no. Nie ze siebie agent. Nic się stało. To ten, to jeszcze, jeżeli byśmy, nie wiem, jakoś, jakbyś chciał ogarnąć jakieś łowienie, to jeszcze byś musiał się z moją ekipą spiknąć. To tam też spoko, jest niezła ekipka. Ogarniemy. Zgadamy się wtedy, na chileczku. No, zawsze można coś ogarnąć. No. Czemuż by nie, że tak powiem. Czemuż by nie. No da, no. Fajny koncept jest. Ciekawy kontencik, fajny. No. Tylko to musicie czekać na odpowiednie warunki w ogóle, żeby te burzy łapać, więc to też nie jest tak łatwo. No w lecie głównie tam popylamy za tym wszystkim, ale... No, tak, muszą być odpowiednie warunki w końcu. Pik to jest lipiec, sierpień. Dobrze wiedzieć. To dobra, to nagrywam odcinek w takim razie. No cóż, trzeba nagrać jakieś nowe materiały fajne. Czemu zatknąć Karigoda? Co to ma być? Ej, Karigoda, łowimy burzy? Bo nie wiem, czy wiesz, jaką bałkę jest łowcą burzów. Myślałeś o tym? Ja nie mam karty rybackiej. Nie masz karty, a masz kartę burzową? Ty, w ogóle wszystkie CSS-y, what the shit? Co? Halo, wszystkie CSS-y są. Jest ABC, jest A, I, B i C. Ja pierdykam, ej, to jakaś chyba szybka... To chyba jakaś szybka ucieczka zaraz będzie, tak mi się wydaje. Przy B jest obok łazika, co jest najlepsze. A, B, a gdzie jest C? Co jest u mnie? A jest C, faktycznie, jest obok ciebie, no. No dobra, to chyba szybka akcja będzie w takim razie. Bardzo szybka. Ty będziesz tam gdzieś dalej szedł, czy ty nie wyjdziesz tędy teraz? No, ale zostań, spasuj sobie, gdzie ty jesteś w tej chwili, bo jak tu wejdziesz, to będziemy mieli... Ja tam stoję, tak. Ja nie wejdę, jak wejdę, jak drzwi zamknięte. A, drzwi się zamknęło, kurwa. Nie, i tak stoję, no, bo i tak będę pasował. No, ale się zastanawiam, czy masz jakiś plan, jak będziesz szedł? Ja mam plan, żeby uruchomić archiwum, mam plan. No ale dalej będziesz szedł dołem czy górą? Dalej zamierzam pójść na dół, bo chcę się dostać do tego pokoju łączności. No dobra. Czyli na dół, czyli ja schodami, na trzecie, do piwnicy będę szedł, na trzecie piętro, do sektoru trzeciego będę szedł. Czyli do ciebie teoretycznie chcę się cofnąć potem, jak się uda. A co? A ty jaki masz plan? Ja mam plan, że muszę zobaczyć, co jest w pozostałych pomieszczeniach. Żeby wykonać go sam. Dobra, no ja tu niestety zadanie tego nie zrobię, więc po prostu spasuję. No to teraz pora na wpierdziel. No to wpierdol, nie? Nie, no może teraz nie będzie tak źle. Nie, na 100% się teraz pojawia, jest za dużo już dźwięków, pewnie u mnie się zrespi. Aha, zeszły się gdzieś. Dobra, kurwa, nie wiem co wziąć. U mnie najpewniej. Dobra, polubownie dzisiaj. Kurwa, niech będzie. U mnie, u was. Polubownie. U was się respi. U Karitsona się respi, bądźmy szczegółowi. U Karigody. I u Kajetka chyba. Dobra, to Karitson. Karitson go wyjaśni. O, jeszcze larwa. Larwiczka. Oj, to chyba cię schrupie. Ignoruje cię Karitson. Widzisz, Karitsonie? Ignoruje. Kurwa, jak król jakiś. Wiedziałem. Chodzi, a ciebie, no a ciebie przytuliła ogólnie. Co to dużo mówi? Przytuliła cię. Do komory jak najszybciej. Dobra, co no, my tu mamy? Aktywuj, przeczytaj materiał archiwalny. Poczekaj, tylko zobaczę coś. Nie. Co to jest? Jeśli jesteś białą ziemią... Larwę można skalpelem? Tak, larwę można skalpelem, ale dostajesz jedną głęboką ranę. Wyrąbany. Warfimo.
Dobra, zdobądź. No i fajnie. Blady, poczekaj tam. Poczekaj chwilę, coś patrzę. No, no, spokojnie, nie nerwuj się przecież, nic nie robię takiego. Tylko będzie trzeba uratować chyba Karitsona, tak mi się wydaje, co nie? Bo on sobie nie poradzi, biedaczek. Poradzisz sobie, Karitsonie? Jak wygląda u ciebie sytuacja? Radzę. Czy ci pomóc? Radzę. Dobra, wezmę, powiem jak tak. Nie wejdziesz pod wizą? A, faktycznie, kurwa. Poczekaj chwilę. A ja mam jak rozwalić te drzwi w ogóle? Ja pierdygam, ja nie mam jak tego rozwalić. No, musisz iść w prawo. No słabo właśnie, bo ja nie chciałem iść w prawo. Totalnie nie miałem ochoty na miejsce. Nie chciał iść do pojedka, no. On strasznie hałasuje. Prywanie, to jest opatrywanie. Tam też masz u pojedka drzwi zamknięte, lul. To też są zamknięte. Górą trzeba iść. A u góry też są zamknięte, lul. Nie no, generalnie to Kujtek pozamykał się ze wszystkich stron, bo on taki jest cwaniak właśnie. Tak na niego mówią. Nie, bo Kujtso. Nie chcę, żebyście go podglądali na jego wnętrzności. Jest to w ogóle fajnie, jakbyś... operował skalpelem zaraz z larwy, no. Z powiem ci tak, generalnie, a nie masz rozwalenia drzwi? To możesz tu nie do mnie przyjść, ten, Kalicą. Nie mam, nie mam. No ja też właśnie nie mam. Co mnie boli egzystencjalnie. Bo, no kurde, no nie chcę mi się nigdzie tam iść. O, idzie do mnie Kujtek. Tak. O kurwa, czy to jest? Co jest? Cisza. Cisza. O, a, pobranie, to czy to jest przepotężne pobranie przedmiotu? Ale chyba nie możesz. Duszu. A nie, możesz. Mogę. Nie pali. Mogę. Możesz. A nie no, pali się, palić się pali, ale... No, no trzymaj można się, tabaluga. Pali się palić, ale... ale... Piwko można. Kwatera straży? Ja bym chyba... Może pożyczę sobie ten przedmiot w sumie? Nie, co z tym leżą rzeczy? No. Ja pierdolę. No bo kwatera straży to ma fajne rzeczy. Tam jakiś skafander przyjść w ogniowy na przykład można wziąć. Szukanie. To wiecie, jaki jest problem? No będę miał za dużo rzeczy. No trudno, upuszczę. No i... No i zajebioza. No właśnie, tego będę musiał puścić, kurwa. Dobra, co dobra, teraz dobra, walić, nie będziemy puścić. Nie będziemy brać po prostu. Gdzie jest spokój łączności? Może być obok mnie. Może no, być obok, obok ciebie jest, byczku. Co ty nie ogarniasz, byczku? No, no jest, obok ciebie nie jest, a ty nam jak nie włączyć tego nie chcesz? Jak gałgan totalny. A no faktycznie, śluz, no pierdoli mnie. No, tylko śluzik masz tylko. Taki minus jest tego. Czy będziesz ciężko, włączać, ciężko. Czy będziesz, ty będziesz włączał, Jakubałkę włączał tam ten tego? Jakubałkę, zasilanie awaryjne będziesz włączał, czy masz wyrąbane? Mogę coś ogarnąć. Are you going to bark all day, little... Trafiłeś. Ładnie. Króciutko z nim. Otwórz drzwi, byczku, to ci pomogę. Jak otworzysz drzwi, to ci pomogę, Karitsonie. Masz? Andrzeju, otwórz. Otworzysz? No czym kurwa masz? A nie masz karty otwarcia? Myślałem, no, że masz już kartę. Klamką. I... In this. O kurde, jak mu walu. Ładnie. Za dwa aż. Z dwójkę. Ej, mu wylosowało. No. Ile miał? Cztery. Cztery miał. Ja tam... Jeden chyba. Pierwa. No i kurwa jestem... No i co ja teraz mam zrobić? W ogóle, jakie macie plany awaryjne? Ponieważ ja się mogę swoim pochwalić. Nie no, zastanawiam się po prostu, może czy... To czy, temu, czy temu, czy ja temu, taki, czy temu... co wam nie pomoże, nic. No... Ja zastanawiam się po bardziej, czy temu pomóc. Siema Wajnero, czy Kujtkowi zabierę zbroję? Kujtek, zabrać ci zbroję? Jaki jest temat? Jak, co o tym sądzisz? Nie ogólnie zabieram. No, zabrać? Ty zgadzasz się na to? Nie, nie zgadzam. Zgadzasz się? Nie. Ej no kurde. Możesz, możesz. Najgorsze jest to... Wsrana jakaś jest, nie bierz jej. Ja pierdykam, najgorsze jest to, że... Nie no chuj, chyba spasuje, na serio. Bo nie mam... W sensie nie podoba mi się tutaj ta sytuacja. Dobra, pasuje, chuj z tym. Muszę te drzwi jebane wywalić, nie, bez sensu właśnie te miejsce. Właśnie przyjdę zaraz. Co za gierka? To jest taka planszóweczka na podstawie prawdziwej planszóweczki Nemesis Lockdown i to jest przeniesienie na wersję digital generalnie, czyli jesteśmy ocaleńcami, każdy ma swoją misję. Mogą być impostorskie lub nie, ja mam akurat pozytywną. I ogólnie chodzi o to, że musimy wykonać swoje misje i równocześnie spierdzielić, co nie? Tak koncept wygląda cały. Tak wygląda koncept całej tej naszej misji samobójczej. No i co? No i każdy robi swoje misje. Jak zrobi swoje misje, musi uciec z tego całego. To jest taki trochę Alien, jak był ten film.
Patrzę, Bladyszu, zostawię ci tu broń. O, miło. Ja też mogłem to zrobić, ale stwierdziłem, że tego nie zrobię. W każdym razie... Bo już mam już jakąś tam broń. W każdym razie jakby mechanika gry, żeby tłumaczyć, jak się człowiek porusza, jak się pojawiają obcy, jest dosyć złożony. W dużej mierze trzeba wiedzieć o tym, że jak jest włączony prąd, wszędzie jest teraz włączony prąd, bo nikt go nie włączył. To jest generalnie dużo trudniej. I generalnie jak zrobisz za dużo hałasu, to pojawiają się obcy, z którymi czasami warto, czasami nie warto walczyć. I oprócz tego to w sumie to tyle, co nie? No i muszę się po prostu wydostać. Mechanika chodzenia i tam zdobywania rzeczy, to nie ma co tłumaczyć, bo za dużo tłumaczenia jest ogólnie, zbyt skomplikowane. Ale planszóweczka, jak się ogarnie, już to bardzo fajniutka. No, jest świetna. Jak wyglądają u mnie stawki na zamienną wyświetleń? Nie no, byczki, przecież ja to z pasji nagrywam, więc ja nic nie zarabiam. Co wy myśleliście? Ach, dokładnie, to jest działalność charytatywna. Dokładnie, działalność charytatywną prowadzę. O co wam chodzi w ogóle? Ach, głuptaski, wy... Ach... Bogowie... o co wy mnie podejrzewacie? Dajcie spokój. Jakieś takie rzeczy? Dobra. Jak zarabianie pieniędzy? Szanujmy się. Bo jeszcze nie, mnie nie spasowało, zajebioza. A da się zabić wszystkich obcych? Teoretycznie da się. Sorry, się da, ale tak, masz zanim, ograniczoną ale ilość, zanim tylko, to że... zrobisz, to jest trudno. Skażenia dostaniesz milion i umrzesz. W sensie jest duża szansa, że jak nie obcy, to coś innego cię zabije. Wybuch bazy na przykład. Kurwa! No blisko, kłajetek. Blisko. Kłajetek się może zabić. Na przykład no. Możecie zabić też. A, jak ja zawsze zabijam, jestem... Dokładnie, ty jesteś naczelnym impostorem. Jestem tutaj po prostu... Co, ty wręcz go bijesz? A co? A już więcej potrzebuję chyba. Solo. No niestety, not today. No i... Nie dzisiaj. Ajajaj, ale cię pyrkną. Jebut. Dobra, straciłeś tylko oczy, to jest... postać zawsze jest traktowana jakby... Straciłeś tak tylko oczy, więc chillera. I tak jesteś w ciemnościach. Głęboko. Ty potrzebujesz ciała. Tak jest ciemno, więc... Ta, jest ciemniutko. Ja pierdolę. Dobra. Kurde, wiecie co? Ale jest bardzo ciężko zabić wszystkich obcych. Tak jest piekielnie trudne. Jest bardzo dobra. Taktyczna i dosyć trudna jest wbrew pozorom. Dobra. Dużo szczęścia też trzeba mieć. No to prawda. Więc... Dobra, wezmę to, spalę. Nie mogę. Dobra, aha. Spoko, nic mi to nie zmienia. Nie wiem czemu tego użyłem, nie mogę użyć innej rzeczy, nie wiem dlaczego. Aha. Czego zniszczyłeś pomieszczenie? Byczku, co ty robisz? Ono się samo zniszczyło, nic nie zrobiłem. No nieźle. Wziął i rozdupczył po prostu. Ja pierdolę. No samo się zniszczyło. Dobra, nie szkodzi, naprawimy ja potem. Ja jebę. No. No, mam nadzieję. Dobra, to muszę chyba spasować. Cyberpunk ogrywałem? Tak, ogrywałem. Na Bloody Graph gry jest cały gameplay, jakby ktoś chciał zobaczyć. Wszystko ograne. Bardzo fajna gierka, ogólnie. Więc tutaj polecajka. Na kanale Bloody Graph gry. Taki właśnie kanał, moi drodzy. Dobra. Karygoda nadal będzie klepać? Karygoda na pewno go musi... chcesz klepać? No ma już 3 HP zdjęte, no ma sporą szansę, że go klepnie. No poczekać na mnie, jak cię uratuję. Po prostu questy na truchu. Ma mianowicie. No nie masz się otworzyć, to se tu obóz rozbije. No to, tak, myślałem, że tak zrobię. Normalnie, właśnie. No chłopie, kurwa, Woodstock robisz. Ojejaj, ale nie trafione, kurde, nie ma no. Problemu totalnie. Dobra, może ci krzywdy nie zrobię. A nie, straciłeś tylko z rok dwa razy. Ajaj. Drugie oko straciłeś, teraz jesteś ślepy całkowicie. To teraz dobra, musisz korzystać z trzeciego. Ale patrz, zignorował cię na endingu, widzisz? No, mówiłem, zrób obóz. Tak, gra jest w miarę sprawiedliwa. Co? A, bo masz larwę. Ja pierdolę. I dostajesz skażenia kolejne. Idę to szybko się oczyścić, nie? No musisz iść do kontaminacji. To nie jest transmisji. O, Wojtek jeszcze się u ciebie jara. Mam pomysł, że wziąć broń. Dobra, Karitsonie, otworzysz mi te drzwi, żebym cię uratował, kurwa, czy nie? Kurwa jebana mać. No bo ja nie mam znowu otwarcia drzwi, no. No trudno, no to co ci kurwa jeszcze mam tutaj. No ale może ty masz akurat, może ci dropły. Proszę sprawdzić, jak mam karty. Co? Otworzę ci i będę czekał.
O, no i to mi się podoba. Oh my god. Skąd jakaś mądra decyzja. Oh god, copium. Hum. Dobra, mam ci pomóc, Vladi. Drzwi otworzyć? Tak, jak możesz, to otwórz drzwi. Dobra, we Windows. No, nareszcie mogę tam sobie wyjść. Po królewsku. Ale miło. Nie otworzył, tylko rozjebał po prostu z buta. Tak jest właśnie Chujtek. Mówią na niego rozwalacz. No, główny niszczyciel. Nadworny rozwalacz. Tak na niego mówią. Niszczyciel. Kart. Raz. Dwa. Starczy. Ani. Kurwa, chyba nie starczy. To kosztuje dwie. Jak chcesz, zostawiam ci tam kamizelkę. Mówisz o którym serialu? O serialu Cyberpunka? Zajebisty jest. Dobra, chuj. Oglądałem też, bardzo fajny. Dobra. Cyk. Ale zrobił z tym wysłaniem łączności. Ja cię kręcam, on jest zdolny. Dobra, jak z ciekawości, jakie macie zakończenia? Pytam z ciekawości. Ja mam niemożliwą... A jakie ty masz? Kurwa, ja mam 5 wiedzy punktów. Ej, to czy masz dwójkę? Tak, dwójkę mam. No ja mam czwórkę. Kurde, to nie atakuj go, ja ci pomogę. CSS-y mają 100% szans na przeżycie, bo ja mam czwórkę. Masz czwórkę? No to ja mam piątkę. A, ty masz piątkę też? Okej, okay, ty będzie... Jak też piątkę mam? Nie, no nie, że też, w sensie, że czwórkę, piątkę macie. To co, to jak spasuje, to już będzie trójka możliwa szansa. Albo dwójka, albo jedynka. Dobra, co mówisz, Kalisto, nie? Czy jak spasuje teraz, to mnie minie cała kolejka, tak jakby? Tak, minie niestety. Ale ci nie to zaatakuje. Jak kurwa mam pasować, jak mam tyle kart, oszaleliście. No ale możesz dostać ranę, byczku. Ale on ci nie zaatakuje wtedy. A jak co, mnie zaatakuje, to ginę? No w sensie, no nie wiadomo, raczej nie, ale masz dużo ran. Ale też się może zaatakować, kurwa. Jak nie, no nie, jak spasuje, cię nie zaatakuje, bo ja go zabiję w tej turze. Kurwa, jolo. Do trzech razy sztukę. Ale po co, jak go bym go zabił, no? Po co? Bo to Karigoda, no. Nie, tego nie zrozumiesz. O kurwa. Mówiłem, zostaw go, to nie, kurwa. Cwaniak musiał go jebnąć. Głęboka? No kurwa, i masz się głębokie. Gościu, zaraz zginiesz. Idź się kurwa leczyć już. Lepiej. Przecież ty zaraz będziesz martwy. Tym, kurwa, ginę, no. Kurwa. Spasuj to, spasuj to i idź już do laboratorium. Nie, 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 on te, Vladion tego nie może spasować, bo on zginie. Nie zginie, bo zabije. Gnoja, zabije tego gnoja, więc nie, jak spasuje, to przeżyje, a jak go jebnie, to równie dobrze może zginąć. A dobra, bo wy tam wchodzicie teraz go zabić. No. No, dobra. No po co otwierałem drzwi mu? Nie, dla beki. Nie, ja pierdolę. Ja generalnie masz... Trzy razy, trzy głębokie rany popierdoliło tego kurwa potwora. No. Opłacony aktor. Żeś tak cwaniakował. Jeszcze 5 HP mu wyrolował. I tak wyszło. Cwaniaczek. Czekaj, zrobię. To Vladi, weź go one-shotuj, wywisek. Zaraz go one-shotuję, tylko chcę jedną rzecz jeszcze zrobić, dobra? Dwa hopaki mu zdać. W sensie, no chcę truchło po prostu wziąć sobie na przyszłość. I tak Skalido mu spasował. Wiesz, jakbyś go zabił, kurwa mać, to byś ten, i tak truchło miał. Ale to, ale nie wiem, czy wtedy mogę tym maszynkom podnieść. A tak, ale to powiedz z maszynką, skoro mógłbyś sobie wziąć z niego. No bo mam ręce zajęte. No, a tak, to ktoś inny będzie mógł sobie podnieść, jak będzie chciał w sumie. No, czy z archiwum sobie odpalili, widzę? Nieźle, nieźle. Dobry. Say hello to my little friend. Nie żyje jak coś. Jebany śmieć. No. Tak trochę ciebie karne potyrał, że tak powiem. Tak odrobinkę ciebie tam potyrał. Kto to biega? Nic nie widzę. Ja biegam. Dobra. Czekaj, czy w następnej turze... Kto będzie miał ruch? Teraz ty masz ruch, Chujtek. Ile masz kart jeszcze? Już zero.
A, okej. Okay. Czyli mówisz, że fajnie byłoby tutaj spasować teoretycznie. No. Tylko nadal jest duże ryzyko, że coś się pojawi. Ja ginę. Tutaj jest mała szansa. No dobra, to spasuje tu chyba. Nie no, nie zginiesz może. Daj spokój. No dobra, idę się oddać. Ciekawe co tymczasem się wydarzy. Oho, u was się chyba respi. A nie. A nic, po prostu se... nic. Dosłownie nic się nie stało. My ciszę wykonaliśmy. Ładnie. Bardzo ładnie w sumie. Dobra, co tu jest do przeszukania? Dwójeczka na broń. Czy mi się opłaca szukać tego? Oczywiście, że tak. Okej. Okej. Będzie świetne. Okej. I teraz co by tu zrobić? Problem jest taki, że nie mogę się stąd ruszyć w miarę. Komputera też nie mogę użyć. Pierwa. By mi się to przydało. Jak tam żyjesz, Kalisonie? Żyjesz. Żyję. No i pięknie. Coś się wydarzyło? Nic. A co? Larwowanko było? Nic. W ogóle nie było nic. A, okej, okay, dobra. Wyklucie larwy pewnie było. Nie było. Kurwa, nie wiem co... Nie, nic nie było. Po prostu okay. Były rzuty na ciszę. Okej. Okay. Potem zginął. A, były faktycznie rzuty na ciszę. Dobra, widzę. Mhm. Kurde, co ja tu mogę zrobić w tym momencie? Chyba nic. Po prostu chyba spasuję w tym momencie. Jak czujesz? Nie. A nie idziesz do elektrycznego? A nie masz kart już pewnie. No. To idź do elektrycznego, byczku. No po co? Przecież wam odpalenie prądu nic nie da. Jak to nie da? Da. Prąd przecież zaraz wypierdoli totalnie. Ale wypierdoli... Nie, już nie wypierdoli, bo jest już 11. Ale przecież można nasz sektor, że dać tym trójce. No, nie wypierdoli prąd już do tego. Przejdź do zasilania awaryjnego. Dobra, dobra, to dobra, to dam do przyłącza na trójkę faktycznie. To racja. Dobra, cyk. Cyk i... A ile masz kart? Jeszcze dwie, akurat starczy mi na odpalenie prądu. Anderson wyłapał. Biker, City 1-0 w karnych na razie. Teraz sobie przejdziesz między nami. Czyli karty są kurwa, jak myślisz, City czy Real? No na razie 1-0 dla City. Jeżeli City przejdzie, to wtedy PSG, to wtedy nie. Ktokolwiek wygra w tym meczu już ma Ligę Mistrzów, mimo. Bo PSG to jest po prostu przeładowanym klocem, pieniędzem. Gdzieś tu jest to leczenie gówno? Przeładowanym pieniędzmi klocem. No, tu nie wiem, mówić, jestem zmęczony. Karygoda, podnieś truchło. Nie mam czasu na jakieś truchło. Idź się leczyć lepiej, byczku. Sam się lecz, bo jestem to... zdrowy. No, nie powiedziałbym. No, choroba jest tobie silna. Ambulatorium będzie w tym pokoju nad izolatką, mimo. Pokoju nad izolatką? Tak, bo już ambulatorium... 16 czy 10? Nie, czwórka. Myślę, że w czwórce będzie. A, bo proszę nie przeszkadzać. Obronił. Ambulatorium będzie na 10, na czwórce raczej. Tak, to jest jedyny... O Jezus. Ale kurwa, macierz, kurwa, żeście mnie teraz naprawdę pomogli. Chłopaki. Dobra, ja idę do ciebie, spokojnie, nie bój się. Żeście mi kurwa pomogli. Idziemy do ciebie wszyscy spokojnie. Wszystko dosłownie zaminowane. No spokojnie, nie bój się, będzie git. Nie, dobra, to sobie rzucę. Ej, pytanie. No mów. Ogłuszyć dla żartów Karygodę? Co? Co? Ogłuszyć Karygodę dla żartów? Nie, nie ogłuszaj go, bo zginie, byczku. Nie ogłuszaj go, bo zginie. Bo jak mu ogłuszysz go, to pewnie... Nie, no nie ogłuszaj go, bo zginie prawdopodobnie. Daj mu szansę się uratować. Tylko też się muszę uratować, to jest problem. To dawaj bezpieczny ruch i potem do nas. Ale bezpieczny ruch to chyba nic nie zmieni. A nie, zmieni. Bo teraz macie znacznik na tył. Możesz poczekać też na Kalicona biednego, bo go zostawisz. No nie, bo jak spasuje, to tutaj też wyciągnę. Okej. Okay. No to chodź tu do nas. No chyba, że... Ale to jest najebane znaczników. Chyba, że coś innego zrobisz po prostu. Masakra. No jest, bo prądu, bo właśnie nie ma tego jebanego prądu, dlatego jest najebane znaczników. Kurwa, obronił kolejnego.
Nie mogę nic zrobić. No dobra, trudno. Czyli co? Tak, czyli City przychodzi na razie City jest dobra. Witek, nie wiem ile karci zostało, ale nie wchodź do pokoju łączności potem. Lepiej tu spasować, bo jak wchodzisz do pokoju łączności, to coś tam się pojawi i będziemy mieli problem. To lepiej... Dobra. A tu pasujesz jednak? No dobra. Tu spasuję. Mam trzy karty, żeby nic nie stało. Mam kartę skażenia, ja chcę się ich pozbyć, nie? A, no to najgorsze. Dobra, prądzik. No, dołączaj ten prądzik. Na trójkę dobra. Do nas, nie? Daj, tak, i ale przerzuć jedynkę z dwójką jeszcze. Tak. Nie, nadal jest źle, bo winda jest, zasiliłeś dobrze windę. Jest. Windę zasilił, niech zamieni. Nie, niech sektor zamieni trójkę, jedynką i dwójkę. No i jedynka, o właśnie, no teraz jest git. Windę tak, może, jeszcze, windę teraz, może teraz, zostawić, jest to optymalne. A winda to chuj. Tak, windę możesz zostawić, może będzie akurat. Nie, włączy światło Karigodzie. Ale Karigodzie nie włączy światła, bo on jest w wyższym sektorze. Damy na schodach, dobra. To już zostaw tą windę, może ona będzie... No ciekawym rozwiązaniem na pewno to będzie ta winda. Ona i tak się zaraz włączy. Proszę. Winda i tak zaraz się wyłączy. No nie tak zaraz, ale wyłączy się za jakiś czas. Nie, nie, 6 rund jeszcze, dobra. Imbifor zaraz wypierdoli znowu prąd. Jak coś, to nie wchodźcie ale do pokoju łączności taki, jeszcze. Bo jak taki, wejdziecie do pokoju łączności, to na pewno się tam coś zrespi. To lepiej gdzieś tu wcześniej tak, to jest 100%. No. Ogólnie taka ciekawostka. No mów. Teraz części rzeczy na ciemność nie mamy wyrzuconych, czyli kart skażenia nie będziecie dostawali ci z larwami. Wchodzisz do nas? Nie dostawali. Jak chcesz, możesz do nas wejść. No możesz, ale ciężko aha będzie ten... Tylko tutaj już dalej nie idź, bo nie ma sensu po prostu, tu już spasuj. No i tak dalej nie może. Nie wiem ile miał kart, ale po prostu, żeby dalej nie szedł, bo jak już się coś ma zrespić, to lepiej, żeby się zrespiło w tym pomieszczeniu. I równie dobrze, jak możemy spuścić temu czemuś łomoc, co nie? Dobra, ja se... A, odrzucę se. Tylko co mam odrzucić? To może se zostawię akurat? Nie, to se zostawię może. Anderson strzela piąty strzał. To niezły z niego agent w takim razie to zostawi. Dobra, odrzućmy to tak, bo to jest... Dobra, pas. Dobra, jedną kartę sobie zostawimy. No i też spasuj kalicą. A tam rozpierdolę na tych karnych. Attention, intruder movement detected. Lewa kupoty. Uuu, jak wyczyściło pięknie. Ładnie, ładnie wyczyściło, no. Można pójść do łączności bezpiecznej w miarę. No można tym, bezpiecznym ruchem. Zobaczymy, czy nie będzie rzutu. A właśnie o tym mówiłem. Królowa, uj. Zrobię. No i mamy grubą. To co, idziemy na jajecznicę, ale gdzie się królowa pojawiła? Nie, stworzyła na, na gnieździe zrobiła jajo. I to działa tak, że jeżeli jest, to działa tak, że jeżeli jesteś w gnieździe i królowa robi ruch, to wtedy Karigoda, rozpisze jajo. Jeśli wchodzisz do pokoju łączności, to bezpiecznym ruchem, bo jeśli wejdziesz niebezpiecznym ruchem, to na bank zrobisz hałas. Nie. No tak, no żeby wszedł bezpiecznym ruchem, żeby zrobił, wiesz, hałas na tym. Na tym przejściu. Ja bym specjalnie tam zrobił rozpierdol, żeby coś przyzwać. No bez sensu, no dla jego, w jego biznesie też raczej leży, żeby wysłać znaczy, no, łączność. W jego już to nie leży, żeby się tam napierdalać, ale... No, a jak on coś stworzy, jak on coś stworzy, to na bank go wpierdzieli to. Aha. Co odkrywasz? Amerykę proste. Co się stało? Co się stało, Karicson? O co chodzi? Mam pomieszczenia i odkryłem... I co? Nie mogą być odkryte, kurwa, kartą? Co? Mogą. Mogą. Nie, kurwa, muszą być odkryte, ale gór... Nie, musisz tam wejść. Ral przychodzi. Nie jest coś takiego, że jak odkryjesz sobie kartą, to ci się zalicza te zadania. Powiedz spokojnie. Właśnie, nie no, nie proszę nie przerywać. Muszę tam pójść, żeby zaliczył. No tak, albo ktoś, nie? Sraka. A które musisz, które masz sektory? No te u góry muszę pójść. A
object analyzing. Dobra, jak coś możecie teraz do mnie bezpiecznie wejść, co nie? Bo ja tam jestem już. Dobra, robimy hałas. A ty nie chcesz, Kujtek, wysłać sygnału? Nie. Okej, no dobra. O kurwa. O, patrzcie, co znalazł, potężny harmonogram CSS. No, będzie mógł teraz sprawdzić. Na dole CSS? Faktycznie. No. Kurwa, źle to zrobiłem. A, stracę fajną kartę, jak debil. No trudno. Ale wolę. Dobrze, o to chodziło. Kurwa. Ale wolę. Ja podejrzewam CSS-a i teraz jest dziesiątka, na dziesiątce nic nie odlatuje, jest niepowodzenie na wszystkich. Na dziesiątce? Tak, na dziesiątce jest niepowodzenie. Ale ciebie oszust, ale oszust walony. Wszystkie aktywują się, oszuście jeden. Na dziesiątce? Twoja matka. O ty oszuście. A, czyli tak jest. Dziesiątka to nie, dziesiątka nie, sorry, myślałem, że a, na ósemce się aktywują. A, na ósemce się wszystko aktywuje. Dobrze, dobrze, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że wszystkie aktywują na tej. Dobrze wiedzieć. Kurwa, teraz to mi mówisz? No to to... Tak, jeżeli jesteście, jeżeli nadaliście sygnał, to izolatka też jest w miarę bezpieczna. Bo Bloody mówił, że ma dwójkę. Mhm. Tak, masz dwójkę. Mhm. Trójki ma się kasują i ktoś ma piątkę. Więc CSS-y, izolatki... Poczekaj, czyli co? Wszystkie na ósemce wszystkie się aktywują, mówisz? CSS-y, tak. Pojtek to powiedział teraz. Tak. Ale kusi teraz, żeby zmienić strategię jednak. No ja bym chętnie poszedł do tego C, ale jest rozjebane. Najgorsze jest... Rozjebane to jest to moje zadanie. Mogę naprawić C. Bo mam kartę do tego teraz na sobie. Chciałem nadać sygnał, ale zmieniam trochę plan działania. Przejdę najpierw tutaj. Ale wiesz co? Jak tam wejdziesz, to możesz hałas straszny zrobić też. No ale to... Nie, teraz nie. Teraz okay. Nie zrobię hałas. Okay. No nie, to next, jak wejdę do C, to już zrobię. No ale tak, to możesz bezpiecznym ruchem tam wejść teoretycznie. O, i tak, już... tak będę bezpiecznie, po prostu postawię. Ale izolatka widzę. Ja wiem, że izolatka też jest bezpieczna w miarę. No w sumie tak, izolatka też jest w miarę bezpieczna. W sumie... Na prawo kosztuje dwójkę, to mnie nie będzie stać mnie chyba. Jak nadam sygnał, to w sumie izolatka też będzie w miarę bezpieczna. No tak, tak, czyli... tak, prawda, widzowie. Ja muszę zrobić ruch na C, niebezpieczny. Czemu? To nie rób, to możesz to spasować równie dobrze. Ale czy na pewno po prostu naprawię kosztuję dwójkę? A mogę tam po prostu wejść i przeczekać i po prostu spasować kartę. No ale tam pamiętaj, że możecie się zrespić coś. Jak to tam nie, to gidz, jestem bezpieczny, to robię ostrożny. Luz. Dobra widzowie, no chyba chyba jak oni, niech oni sobie jadą CSS-em. No myślę, że możemy równie dobrze izolatką se spierdzielić. No bo dlatego, bo tak. Wtedy to jak już walczysz, to ci kurwa to nic nie zmienia. Cześć. Dawaj Kalitsonie, żyjesz jeszcze. Żyję, ale co to za życie. Na ósemce wszystkie CSS-y odlatują, może akurat się zapiesz. Jakie kurwa, nie mam żadnego zadania, bo jakieś gówno wymyślone. Kto zaczynał ruch? Bloody zaczynał. Ja chyba zaczynałem. Tak, tak, ja zaczynałem. No i w ogóle dzisiaj tak kooperacyjnie wszyscy razem się trzymamy jak kurwa no nigdy. No. No. Nie poznaję was. O, dobra, trudno. Sorry, też nadam sobie sygnał. Kurde, razem wszyscy chodzimy. Niestety pozbyłem się jednej z moich OP kart na obrażenia. Więc jak teraz bydlak wyskoczy, to będzie problem. Przydlenem wyskoczy akurat, bo macie trzy znaczniki na łbie. No może wyskoczyć i nie będę miał jak go załatwić niestety. Może akurat ci się talia skończy i dostaniesz. Nie, kończy się po prostu. No ty kurw... Mówiłem, nie rób. Co ty robisz, twoja stara? O ty pało, zasrana. Ale on cię załatwił. Ej, chodźcie tutaj mi pomóc z tym gnojem. Nie będę miał karby. Pokaż mi w którym kierunku, bo nic nie widzę. Kurwa, jak mówię, no, Joe tutaj jest ślepy Joe, kurwa. No daj, bo on jest ślepy, bo na ślepo chodzi cały czas. Kurwa mać, dzięki, kojotek. Naprawisz potem, no.
kurwa, nie mam nic do obrony. To ten, biegnij do quietka i potem do A, byczku. No właśnie. Nie, ja idę do A. Idźcie sobie. Ej, dawaj do A, musi wpierdzielać, co będzie się tam ten przeszkadzał? No, proste, nie? No. Ach, no. Siema. Idź sobie. Dawaj, dawaj do niego, to jest dobry pomysł. Kurwa, macie. No walnij cię, ale no, wiesz, tylko trochę cię zranił. Aha, tylko klatkę korpus piersiową. Mogło być gorzej. Cześć. No dobra, patrzymy, co się teraz stanie. Nie, nie, nie. Co? Na A. Na A. No dawaj, dawaj, do A się wpierdzielaj, to będzie mega śmieszne. Tylko jeszcze pamiętaj, pamiętaj, że jeszcze trochę, co nie? Bo to dopiero w ósemce, żebyś teraz nie wchodził, bo to dopiero w ósemce... O kurwa, ósemce się zrespi u was. Mhm. Tak, zrespi się u nas, ale to... Yeah. O kurwa! A, najgorzej. Jebana królowa. Ajajaj. I u nas też! O kurwa. Niech mi zada atak, kurwa. A to nie... Ale mnie nie zignoruje pewnie. Chociaż nie, ona chyba jedną ten atakuje. No czemu? No karma. Powiem ci tak, Krajconie. Możesz mieć problem, żeby uciec stąd. Ja też mogę mieć problem. Ciekawie. Bo... O kurwa, macie. Bo a jest... my tam we dwójkę jesteś. A, jesteśmy we dwójkę. Właśnie, tego się najbardziej boję. To nie, to wy nie uciekniecie. Chyba będziecie mieli... Aha, dwie karty skażenia już mam, kurwa. Masz więcej. Zacę na wtasowaną talię. Tyle kart skażenia. Bijemy go? Tego? Ja nie mam nic do bicia, tylko melę mogę. No to z ręki, dawaj, ja też będę z ręki. Halo. Nie, szczerze? Wiesz co, możemy Kwiatek zrobić tak. Ty możesz ucieknij sobie A. Ale ja chcę się uleczyć, bo mam larwę. No to powodzenia z szukaniem ambulatorium. A nie, czekaj, kurde, jebany ślus. Kurwa, jeszcze dostęp, no pojebie mnie. Pan przyszedł do kolejnego. No niezły pierdolnik się zrobił. Lati, weź chodź do nas, pomożesz nam. Nie wiem, czy będę miał wystarczająco kart, wiesz? Wiesz co, czekaj, ty chcesz się uleczyć, może... Nie wiem, nie chcę się w którym momencie w ogóle izolatka się otwiera? Tak pytam się ciekawości. W siódemce czy w ósemce? W siódemce. W ósemce. W ósemce się otwiera, ale otwiera się na początku ósemki, czy... W którym momencie? W ósemce dopiero, po tej turze. Po tej turze się... i na serio, tak? Tak. Tak, masz to napisane, jak zaczę sobie rozkładzik na górze. Nie można, jeśli w intrus, dobra, przetwanie zamkniesz. Otwarte drzwi, no właśnie, nie pamiętam. A nie po siódemce? Larwa może mnie zabić, nie? Larwa, no zależy jak się wykluje. Tak, jak dostajesz larwę i jesteś w izolatce, to robisz to samo, jak ci wykryje kartę skażenia. Po prostu dobierasz 3-4 karty stali, jak dostajesz kartę skażenia, to masz deada. Po prostu robisz rzut na przetrwanie. To jest pierdolka robisz, no karta skażenia, lmao. Lol, lmao even. Chłopcy... Już miałem mówić, że masz farta. A masz CSS-a chociaż. A ty nie masz skalpela? Ten, dawaj jego bałkę do niego i ty się mu wjebiesz przed jego ten... Przed jego wejście do CSS-a, ty się wjebiesz do niego. Nie, nie mogę, bo to jest ukryty start. Znaczy, to jest w następnej turze dopiero. No. Kuszące, nie? Kuszące, no ale nie spasujesz powiem. Tam i ty będziesz pierwszy zaczynał i się wjebiesz do niego. Właśnie, że wiesz ja bym pierwszy zaczynał. Wiesz co? Bardzo kuszące, ale wiesz co? Ja chyba sobie pójdę tutaj. No jak? Tutaj nie idź, bo tu jestem ja. Ja będę stąd spierdzielał, byczku. To bez sensu. Idź do Jakubałka, masz czysty ten. Czyste wejście. Do Kłajetka. No, do Kłajetka. No, faktycznie to brzmi lepiej. Dobra. Nie, z karabinu nie będziemy strzelać, uciekniemy, spróbujemy uciec. Jedną kartę, będzie taktycznie, bo mi się wydaje. Dobra, to. Jeszcze 4 karty dobieram, to jest kurwa tragedia. Dobra. Dobra, nie przelazł. Jak dobrze uda, to może uda mi się wyrąbać do A. CSS A, jeśli dobrze pyknie. Rozstrzycił sobą ten ślus. Fajnie, no, że masz. No, Karigoda. Karigoda. Karigoda.
No cóż, to nie była twoja szczęśliwa rozgrywka, ja tak mi się wydaje. Ja pierdolę, mam kurwa przedmiot do przepędzania intruza, ale on jest od 5 wiedzy. No nie masz, niestety. To nie jest twój fartowny dzień, Karicy. A ja nie mam kurwa jeden, jestem najgłupszy na tym statku. Patrząc nie na wiem. Sytuację, w jakiej się znalazłeś, to bardzo możliwe. Tak, patrząc na sytuację, w jakiej się znalazłeś, to nie wiem, jak masz sobie poradzić z potężną kłopotą. Bije się na solówę. No tak, powodzenia. Z noża. Kurs na przetrwanie 20. Nie, no raczej uciekniesz. Patrz, nie, uciekła. XD. Uciekł, no. XD. Uciekł, dał radę. Kalidzą, ty cały czas żyjesz, byczku. I uciekłeś, no jakby, królowa ci nic nie zrobiła. Gratki. Królowa jest powolna ogólnie, najgorzej z nią zostać w pomieszczeniu, bo wtedy może ci nawet dać dwie głębokie przy dobrym rolu. Tak, tak, ona może jak ma czwarta, to może się prawie praktycznie złaszotować. Jak Karidson to robi, on robi teraz ucieczkę. Tak, gdyby nie to, że jeszcze muszę kurwać po dwóch pokojach, bo nie mogę tego kurwać podejrzeć. Nie ma co. Nie ma co. Mam przestrzeni roboczej, tylko coś luknę. Nie, to nie ma zastosowania. Chociaż to ma zastosowanie. Dobra. Ale taki nie fart, że się królowa wam zrespi akurat na mordzie. No trudno. Karta skażenia, no. No trudno. O kurwa, najgorsze połączenie. Jeszcze przeszedł. O Jezu, to masz zajebistą zabawę, widzę. No mam. No jest jak jest, co nie? Dobra, trudno. Zgaduję. Co, idziesz do nas? Tak, idę do was. Może nie, może przeżyjemy. Kurwa, spoko. Nogi? I nie przychodzi do nas, spoko. Znowu jesteśmy tylko w jednym pomieszczeniu. No, tak jest, lubimy się łączyć. Że on pójdzie na górę, bo on będzie miał wejście do jaskini na górze. Będzie się kierował ku niemu. Ej, ciekawe jak to pierwszy zaczyna. Nie jest, jestem przekonany, w jaki sposób to jest... Pójdzie do CSS, w jaki sposób to jest dedykowane, kto pierwszy zaczyna. W sumie. Dobra. O, moja ale tura, chyba ja. Ciekawe, co mogę zrobić. Możesz chyba zrobić tylko... co tylko chcesz. Ogranicza ci tylko wyobraźnia. I przykładowo spasować mogę. Proste. I karygoda. Co zrobisz? Spasujesz no chyba. No i pan Paweł, no kurde, no jedziemy, no. Masz dwie karty skażenia, nie? Attention. Pa, pas. Kurde, długo to trwa. Myślicie, że się zrespi koło nas? Nie sądzę. A, jeszcze idzie. Idzie w kierunku Karygody. Karygody, bo ona na niego chrapkę straszną. O kurwa mać. Pożar. Się jara jeszcze wszystko. Mhm. CSS też. Bo się z tego laboratorium przeniosło. Tak, przeniosło się. Ja pierdolę. Jak się uda, to podwalamy CSS-a i spadamy stąd. Pomieszczenia, które muszę kurwa zwiedzić, co i co. Dobra, Karidsonie. Mikro, ogienek, tu i ówdzie. No przecież to już takie wiesz. O! No kurwa, masz. Jest i bydla. Ej, to co, walimy go na pyrę chyba, co nie? U Karygody też jest larwa. Ale larwa to mu tylko kartę skażenia da. Nie no, wejdzie w niego po prostu. Nie, już mam kurwa więcej kart skażenia niż zwykłych. A miałem taki run. O, koleżka. Dobra, wal go na pyrek, Wójtek, walimy go. Czym? No kurwa nie wiem, wymyśl se. Palami mózgowymi go napierdalaj. Nie, no kurde, chcę wrócić. No trudno, Kujtek, no co, co ci mam powiedzieć, no? Już uciekał, kurwa, se nałoży zawsze ten kombinezon i będzie spierdalał. Tak, jest właśnie, Kujtek. Jak chcesz sobie, kurwa, pograć w ten sposób, to se single odpal. No właśnie. No, ej, najgorsze jest to... Nie, do domu, kurwa, wraca, no. O kurde, go ładnie dziewno, może zabierzesz za go jeden raz. Nie, za jeden dojebniesz. A czemu za jeden? Zawsze jest za jeden jak za... ten? Mele jest zawsze za jeden. Ej, kurde, najgorsze jest to, że ze wszystkich, wyobraźcie sobie, że ja mam kartę. I akurat nie dobrałem kartę za obrażenia. Bez sensu. Tylko one more time. Co się dzieje? Nie. Czemu ja mi pokaz... Aha, wiem czemu. No szkoda. O Jezu. To teraz wy. Dobra, wal go. Walimy go na pyrę. Dobra, mogę go jebnąć raz. Ja w sumie? Ile ma HP? Ma 2 HP, co nie? Mhm, znaczy może mieć więcej potem.
Ciężko stwierdzić. Bo to jest, kurwa, to jest bardzo, bardzo względne, ile może mieć. Nie, jak to zrobię, to zabiję kłojatka, to go nie chcę robić. Tak mi zrobić. Co? Aha. Granatem. Bo dam ci trzecią głęboką ranę. No to jeszcze przeżyję. Przeżyjesz? Mogę? No przeżyję, przeżyję. Ale granat, to poczekaj, to siebie też załatwisz. A nie, bo on daje jedną głęboką ranę, ja mam tylko jedną. Nie przeżyję, ale ja... Przeżyję, ale będzie i grubo. Nie, wolę nie, nie, patrząc nie na... Nie ryzykuj to, tego, to, co ty chcesz? Nie ryzykuję, bo... Przeżyjesz go, tylko że kujtek to będzie na styk żył. Nie, ja bym nie ryzykował. Dobra, aż tak. Jolo, napierdalam się z nim. Co, dobra. Ty go nie zabijesz? A, tacy jesteście właśnie. O, uwaga, kurde, no nie, no nie zabijesz jednak. Przynajmniej nie w tym uderzeniu. O kurwa. Dobra, straciłeś tylko wzrok. Co to jest dla ciebie wzrok? Dobra, nic. Jeszcze jedno. Co to jest jedno oko, człowieku? Właśnie, co to jest jedno oko? Dobra, jeszcze raz. Jak teraz nie, to pierdolę to. Dobra, dobra. Uciekł. Intruzy uciekł. Uciekł? Tak, uciekł. Ale numer. O Jezu. Teraz są dwa w izolatce. Nie jest zła akcja nie, ogólnie. Nieźle. O Jezu, wiecie jaki jest problem? Jaki? Ataki, że mam dwie powierzchowne i jak spasuję, to umieram. Pokaż. Nie, jak spasujesz, to będziesz miał trzy głębokie, nie umierasz jeszcze. Umierasz jak powyżej trzech głębokich. Kurwa mać. O Jezu, to będzie ciężkie. Ty, a ma zajebisty pomysł w sumie. A nie, to nie jest zajebisty pomysł. Muszę coś zrobić teraz. No dawaj, co robisz? Tylko się znam jeszcze jak to zrobić. Kujtek może mieć jeszcze kartę przerwania, ale na szczęście mamy dużo kart i dwie akcje, więc raczej wyjdziemy. Chyba, że obaj przerwą. Okej, okay, wpadłem wiadomo, na zajebisty jakie... pomysł. Ale trochę kart się pozbyli też. Może uda mi się wejść mimo wszystko. Bo mogą mieć kartę przerwania zadania temu przeciwnikowi. I może się tak skończyć, że spróbuję wejść, a obaj mi przerwą, no i wtedy nie uda mi się wejść i będzie plama. Ale jest duża szansa, że na Quitek ma jedną taką kartę ja przerwania, bo pewnie ma. Wejść do tego, nie? Jeszcze raz? Że wszyscy możemy wejść do tego TSS-a. Możemy wszyscy wejść? Chyba nie. Nie, jedna osoba może wejść max. Jedna. Jedna tylko. Tak, teraz ja CSS. No dobra, no skoro już ten CSS jest wolny, no to chyba wejdę sobie, co nie? Ten to zawsze, kurwa, zabijcie. Dobra, do widzenia, proszę państwa. Aha, zablokował to? Ja zablokowałem twoje zablokowanie. No, Kujtek, dzięki, że mi utorowałeś tą drogę, no ale jak to się mówi, skoro już jest wystrzeliwany, to pójdziesz się do izolatki i se tam uciekniesz po prostu, Kujtek. Co? Albo masz jeszcze C, jakbyś chciał. Też się wystrzeliwuje w tej turze. Ale musi, nie zdąży. Kujtek, tak jest to jest, kuda. Tak to jest, kiedy ty tylko ledwo zaczyna. Zauważcie, co robi Kujtek. Ledwo zaczyna, już tylko o ucieczce myśli. No dramat jest jakiś to, nie? No. Ej, ale możesz chyba wejść do izolatki. Możecie wejść do izolatki? Możemy, ale tam jest przeciwnik. Tego spróbuję go wypierdolić w tym momencie. Wiosny nie czyni. Ale czy nie możecie wejść do CSA jeszcze? Nie możecie. Nie, kurwa, imaginę, że akurat rzuciłem granat temu gościowi pod izolatką i on ma 5 HP. Co mam to myśleć? Kurwa, masz, nic no. Nie myślę, bo nie gdzie znam się. Sprawiedliwość. Imaginę, że wszystkie pokoje, które muszę zrobić. I mam 0 HP. Jeszcze chujową kartę zostawiłem, dobra. Czemu mówiłem, że wszystkie są aktywne? No, sam się spaliłeś się trochę. Sam się spaliłeś. No, tak ja de facto. Myślałem, że to dziesiątka. Ja początkowo to myślałem, że pójdę do izolatki, no ale skoro taka okazja się nadarzyła. Ty, ja next umieram. Tak, next umierasz. Nie, jeżeli ten gościu spod izolatki... A ciekawe, czy Kujtek znowu wziął zadanie wszyscy umrzeć, czy coś takiego? Nie, nie, bo gdyby wszyscy mieli umrzeć, to byłoby mu ciężko. A właśnie, po co mijają? A, no, jajo ma jajo no. I ucieknij CSS-em lub pewnie izolatką, tak, pewnie ma takie tak. Zadanie. Nie, aktywuję tą wiedzę, bo teraz muszę po prostu przeżyć.
A, no to, to masz wszystko. Chyba wygraliśmy tą rozgrywkę dzisiaj, moi widzowie. O kurde, wystrzeliłem się, ale numer, ale fart. Że akurat wszedłem i był wystrzał. Totalnie. Wiem, że wszystkie są. No, totalnie. Totalnie. Proszę, niech ten cieć spod izolatki stąd spierdoli. Co za mandel, co za lamus. No się podpalił, ale... Proszę teraz, żebym dobrał wszystkie skażenia. Masz to. Jest! Dobra, możesz uciekam. Teraz wejść do izolatki. Dobra, izolatka. No, dwa ruchy, dwa dobre ruchy i może ci się udać wejść do izolatki. Wiesz, dwa ruchy i co? No i możesz, jak wejdziesz, w sensie dwa ruchy, no jak dobrze rzucisz kostką, to wchodzisz do izolatki. Dwa ruchy i osuchy. No właśnie, Karigoda, tutaj widzę, wie o co mi chodziło. A może przyjść jakiś strażak sam, skazić to gówno? Dobra. Śluz mnie nie zabije, nic mnie nie będzie. Okay, what the hell is going on? A z tymi kartami skażenia to tam chyba... Dobra. Za mało mam kart skażenia, żeby coś mi zrobiło. Chyba tylko jedną miałem kartę skażenia. Jedna mnie nie zabije. Bo co najwyżej larwą się zaraża, ale nie będzie miała się jak wykluć. Jakoś tak to działa. A masz kłajetek. No i właśnie do tej izolatki. Właśnie do izolatki. Karty skażenia dostałem! Pierdzielisz. To czemu wszedłeś tu na cicho, gałganie? Czy ty sobie zjebałeś ucieczkę swoją? Wiesz, że mogłeś tu na głośno wbiec, a nie na cicho? Nie zauważyłem tej karty. I teraz byś miał... A co, nie masz dwóch kart na wejście? Nie mam. A ile masz? Jedną? Jedną plus skażenie. Ej, ile kosztuje komora dekontaminacyjna? To wiesz, o tym, że gdybyś szedł na głośno... Czej, tu jeszcze mogę uciec. Tu jeszcze mogę pójść. No jak? Na głośno, tylko na głośno. No ale co z tego, jak nie masz jak wejść do tego, do izolatki? Ale spokojnie, no teraz się spasuje. No nie masz wyboru. Ale zgałganiłeś strasznie. Masakra. Zgałganiłeś, miałeś czystą ucieczkę praktycznie. Jedna karta skażenia, jaką mam na talii akurat. Ale to ile ty miałeś teraz talii? 5 miałeś? 5 kart dostałeś? Nie, 4. No to jak ty to no to zjebałeś, na głośno mogłeś wejść do izolatki i dwoma uciec. To zjebałeś na pewnej linii. Dobra, idę się odlać, teraz wracam. Dobra, czyli teraz weź się... Dobrze ci poszukaj go, do? Może mi ktoś powiedzieć, ile potrzebuje tych kart? Dwie karty potrzebujesz do wejścia do CSS-a, ale do kontaminacji dwie. Też dwie. Cześć, aż sprawdzę. Kontrol ten, procedura dekontaminacji. Dwie karty. Usuwasz wszystkie zarażone karty, usuwasz larwy, usuwasz plus. Nie możesz walczyć, musi być sprawne pomieszczenie. Coś. Wszystkie kurwa ciosy krytyczne. Wszystkie kurwa ciosy krytyczne. O, cel mi się zrobił. W sumie pitole. Może będzie to CSSA. Dzięki Karygoda za pomoc w zrealizowaniu tego celu. Jak wygram, to dedykuję tą wygraną tobie. 4 kurwa razy zostałem głęboko ranny. O no. Nie! Kto zginął? Haker? Karygoda. Karitsonie, co się stało? No, 4 razy głęboko ranny. Ajajaj, granat ci wybuchł pod nogami? No dokładnie, granat to nazwie dorosły osobnik. Ja, ciekawe, ale peszek. No, jeszcze się pali teraz, dziot. Bebok. Jeszcze muszę kurwa przebiec dwa pokoje, żeby je przejrzeć. O ja pierdolę, królowa jest na windach, jeszcze tam łazi. Ona... Ja pito. Niech już mnie ta gra dobije, proszę. No, masz szansę chyba. O Jezu. Ta, masz szansę na spokojnie. Masz szansę chyba, kurczę, teraz uciec jeszcze raz. Tylko teraz nie zjeb tego. Wiesz co? To będzie już RNG totalne. No jak? No... Bo jeżeli, bo przy wejściu zrobisz kolejny rzut i mam 50-50. No nie, masz 75%, chyba że Quitek tam nabroi. Tak. No to będziesz miał... Matka, no to będziesz miał 50-50. Albo nie, nawet... Ja tam, nie, bo tak mi się nie robi. Panuj się. Kojetek mi tam nic nie robi, okrwawienie jeszcze. Nie no, robi ci chrzept, więc generalnie... Tak, ale jeżeli będziesz ja tam... miał mniejszy procent ale szans. Ale jeżeli ja tu teraz wchodzę... Gorzej, będziesz miał tylko 25%. Nie, bo jeszcze rzut na niebezpieczeństwo...
A nie, ja nie żyję. No wykrwawił się, bo spasował. Spasowałeś. Czemu spasowałeś? Czemu nie wchodziłeś? Bo nie spasował, tylko dwie rundy mu się zrobił. Dobra, dobra, no lecisz. Jest jeden. Ile masz kart? Ile masz kart? Ile masz kart? Zacznijmy od tego. Użytecznych. O kurwa, mać ma dwie. Miałem kartę skażenia jak coś, nie? Masz tylko dwie. Ja mam dwie skażenia. To nic nie dobra, zrobisz. Ale mogę ten. Musisz to spasować i zostawić. Ty, czekaj, mam. Mogę, bo co? Wyjebam jedną kartę skażenia umiejętnością. I co? No to co, to wbijamy się tam na głośno. I masz teraz trzy? Tak, mam trzy. No to wbijaj na głośno. Na głośno, na pełnej. Tak. Się no, wjeżdża, dojebana ma podróżek lata. No i masz pecha. Wujeczka. No niestety. Ja jebę. No tak, tak to jest, jak na początku błędy popełniasz. A jeszcze mnie pożar zabił. Tak, zabił cię pożar. No, no a bo... tak, jeszcze Dobra, chuj. No, gdybyś... Powiem ci tak, no popełniłeś diametralny błąd wtedy. W sensie... Nie, nie, bo popełniłeś błąd, bo wszedłeś na głośną, kurde, gałgan totalny. Wiem. Mógłbym uciec wtedy, byś może dał radę. Potem jeszcze Quietkowi ten... Ja sobie nie skipuję, bo chcę zobaczyć, jak to jest z tymi kartami skażenia. Dałbyś. Dałbym. Jakie mieliście misje, tak z ciekawości? Zabić Karigodę, proste. Ja? Zabić. Bo ja miałem drugą misję, miałem zabić kogo? Królową. Kwitek? Kogo miałeś zabić? Ja miałem... A... Mnie? A ja miałem kurwa... Co, Kwitek? Nie słyszę cię! Jajo zdobyć i uciec. Aaa, tylko. A Kali, co ty jaką miałeś misję? Wszystkie kurwa pomieszczenia odkryć. O kurwa, to żeś chyba najtrudniejszą misję, byczku, sobie wziąłeś. No ale drugą miałem kurwa przeżyć sam, więc... A. To byś przeżył, chłopie. Nie, no nie przeżyłby, bo ja uciekłem. No nie, nie przeżyłby. Ja miałem misję zabić Karigodę, ale no, co jest łatwiejsze, zabić Karigodę czy zabić Królową? Dobra, ja dzięki za gierki. Ja Ja 21 miejsce w rankingu mam. O, niezarażona jest, ale miło. No przeżyłeś. Dobra. Raczej Bloody wygrałeś, nie miałem żadnych tam kart. Tak, udało się. Nice, a ty jak Kubałka, tak... jak ty wskoczyłeś w rankingu ogólnie. Tak, no bo jak grałem solo, no to się punkty nabijają, nie? No nieźle, potężny jako bałkę. No dobra. Udało się, moi widzowie, wygraliśmy. Był plan awaryjny na to, że wszystkie postacie w izolacie lub bunkrze, które nie dały sygnału, umierają. Czyli... Czyli bym przeżył. Tak, czyli byś przeżył. I dobrze to policzyłem. Fajnie. A, blisko. No miałeś blisko, byczku. Wystarczyło, no, żebyś szedł. Popełniłeś błąd, ale no cóż, no ten błąd czasem tak jest. Zmęczony jestem po prostu. No. Chillera.